Ta okupacja niemiecka po prostu już w Polsce jest, tylko ona ma po prostu inny wygląd i inną formę, ale cesarzowa jest, prawda, rzymska. Więc i ma tego swojego Giermka Tuska, więc to wszystko to widać, prawda? Coś. Zajmują się głównie krzywdzeniem Polaków, emeryturami, zatykaniem gęby, nie, to takimi rzeczami się zajmują, a nie patrzą na to, że ile dzieci nie ma na bułkę do szkoły rano, prawda? To taka ta Polska jest w tej chwili. To znaczy, że my lubimy być germanizowani? Ja nie sądzę. Ja myślę, że to się odbijemy w pewnym momencie, tylko jak ludzie zrozumieją, jak to ich bezpośrednio jakoś tak dotknie, to zobaczą. Ale to trzeba im pokazywać, bo to jest przykład. Przykład tutaj jest. Ja się tym tematem zająłem, mimo że to był temat niezwykle trudny, ze względu na teksty, XV-wieczne teksty polityczne, mówić nie jest łatwo, ale powiem, że zająłem się dlatego, że Włodkowicz mnie po prostu zafascynował. Jak może człowiek 600 lat temu mówić takie rzeczy, prawda, które dzisiaj są po prostu aktualne i które się później przez świat przewaliły, przez wszystkie te 6 wieków, szczególnie ostatnie dwa. I także, nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, ale wychowany zostałem, tak, poglądów nie zmieniłem, to co myślę, to mówię, jestem za stary, żeby się bać. Co mi mogą zrobić? Zabić mnie mogą? Co mi mogą zrobić? W przyszłym roku w lipcu kończę 78 lat i nawet, ale jak byłem młodszy, też się nie bałem. Bo mama mnie nauczyła, że bać się to jest wstyd. Jak chłop jest, to się kobieta to się może przestraszyć, myszy tam czegoś jeszcze, ale chłop nie powinien. Panie Ryszardzie, czy jak pan ocenia obecną politykę i czy pan uważa, że za kilkanaście lat będziemy tylko Polakami formalnie na papierku, a językiem urzędowym będzie niemiecki? Nie, oni marzą o tym, żebyśmy nawet na papierku nie byli, jak sądzę, ale nie. Dla Niemców ten ich pomysł grabienia cudzej własności, to, że byli mordercami, Tacyt powiedział, zacytował słowa Juliusza Cezara i brzmiały one takie, że mówi Juliusz Cezar, że z różnymi ludami walczył, ale tylko u Germanów grabież, żądza zagrabienia, zabójstwa za zwyczajną rzecz uchodzi. Znaczy, że zwyczajnie pójść tam, przekroczyć Odrę, powyżynać, dzieci zamrożone w pociągach widłami, wyrzucać film, teraz o tym robimy. To jest dla nich normalna rzecz. Małe dzieci brać za nóżki 4-letnie i topić w latrynie. To jest normalna rzecz u Germanów. Nie wierzę im i w tej chwili tych dzieci zamojszczyzny, które się uratowały, które teraz mają po 80 i w tym filmie opowiadają o tym wszystkim, autorka filmu zadaje jedno pytanie wszystkim, czy Niemcy się zmienili. Wszyscy odpowiadają, że nie, że to znowu zaczyna się odradzać i znowu zaczyna. Kto to jest pani Steinbach? I skąd ona była wypędzona? Oni sami uciekali po pierwsze, a po drugie sami się wypędzali, o tym nikt nie wie. Taki ksiądz orionista, nie orionista, tylko werbista, pieniężnie jest tam duży klasztor werbistów, opowiadał, że widział taką scenę w czasie wojny, staruszek, że uciekali z tobołami Niemcy, wypełniona była droga uciekającymi Niemcami, odchodzącymi przed radzieckim frontem i nadlatywały niemieckie samoloty, pikowały w dół i karabinami musieli siechlić swoich Niemców. Po to, żeby się rozsunęli, żeby zrobić drogę dla armii niemieckiej uciekającej. Tak wyglądało wypędzenie. O tym wszystkim będziemy mówić, będziemy rozmawiać również z ludźmi, wybieramy się do Rumi na Hel. Bo pani Steinbach przyjechała przecież z rodzicami jako okupantka. Wypędziła Polaków z domu i zamieszkali w tym domu. Tam było lotnisko polskie, bo to był teren polski, było lotnisko polskie cywilne, zmienili na wojskowe i to sąsiad wojskowo administrował jej ojcem i tam się ona urodziła. I nagle się okazuje, że tu są jej korzenie. Jakie korzenie? A poza tym to są nasze ziemie odzyskane. Wrocław był, Śląsk był polski. Tylko oni uważają, że po prostu. A poza tym teraz jest fajnie, bo im odbudowaliśmy, prawda, Wrocław, Szczecin i teraz to zabrać i nie ponosić żadnych kosztów.
jeszcze teraz nam namawiają, żebyśmy szybko drogi ze wschodu na zachód budowali, to jak zbudujemy, to jak wejdą, to będą już mieli zbudowane, nie? To bardzo wszystko chytre jest takie, ale to widać, widać, to już, wie pan, głowa w piasku, a zadek wystaje, to już widać, to proszę pana. Panie Ryszardzie, ostatnie pytanie. Mówimy tutaj o tym, że trzeba pamiętać nam o bogactwie historycznym, nie wolno niczego fałszować, tylko i wyłącznie prawda. Jeżeli chodzi o te stosunki polsko-niemieckie na przestrzeni tych wielu lat, jeżeli mówimy o historii, obecne czasy są jakie są. W filmie widzimy, że tak naprawdę nic się nie zmieniło po tych 500 latach, krajobraz po Grunwaldzie. Zatem jakie lekarstwo? Odciąć się od Niemiec? Nie prowadzić żadnych dialogów? Jakie proszę pan widzi lekarstwo, antidotum? W tej sytuacji, ponieważ groźba taka jak w Grecji jest, nam wisi, tylko nam nie wszystko mówią, jak to naprawdę wygląda, bo szukają wszędzie pieniędzy, jak pan widzi. Należy zbankrutować. Rozumie pan? Jeżeli Grecja zbankrutuje, to co się stanie z Grekami? Wyjdą ze swoich domów, będą dalej tam, będą dalej żyli. A kto to, w takim razie kto zbankrutuje? No banki. Te, które chcą jeszcze pożyczyć, żeby jeszcze nakręcić, zera sobie dopisywać. Proszę czytać rozprawę świętego Tomasza z Akwinu na temat lichwy. Lichwa jest ciężkim grzechem. Jeżeli pan mi pożyczył pieniądze, to ja muszę te pieniądze panu oddać. Jeżeli pan poniósł jakieś straty z tego, to muszę je wyrównać. Ale z jakiej racji ja mam panu, jak pan nic nie robi, z jakiej racji ja mam panu oddawać więcej, bo co? To już jest grzech. I tak jest w naszej religii katolickiej, tak święty Tomasz, wielki mędrzec Kościoła, tak mówi. I trzeba sobie to przypomnieć, nie płacić. Islandia nie zapłaciła i wychodzą z kryzysu. Zbankrutowała Argentyna i wyszła z kryzysu. Po prostu, co znaczy, traktaty takie te, że tam podpisaliśmy w Lizbonie, wie pan, to traktaty można podrzeć, to się nie ma co tym przejmować. Oczywiście, że powinny być państwa narodowe i powinny się ze sobą porozumiewać, handlować, wymianę kulturalną robić, ale nie robić jakiś jeden kołchoz, jakąś jedną wieżę Babel i jeszcze udowadniać, że grzech jest cnotą. No, przecież to jest wszystko jest nienormalne, to wszystko widać i do tego trzeba mieć właściwy stosunek zdrowy, no, że to jest szklanka, a nie, jak tu mówiłem, a nie o co panu chodzi, prawda?